Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiaj wielkie święto, święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy Warszawskiej. W takich chwilach myślami jesteśmy przy naszych wielkich bohaterach, przy tych, którzy wtedy dowodzili, ale ja szczególnie w sercu trzymam zawsze miejsce dla tych wszystkich, którzy byli cichymi bohaterami, dla tych wszystkich, którzy walczyli o wolność naszej Rzeczypospolitej wtedy w tamtych dramatycznych okolicznościach. I przed nimi chylę czoła i jestem im ogromnie wdzięczny za to, że mamy dziś wolną Polskę. To także dzięki nim. I w takich dniach jak te ostatnie i podczas takiego święta jak to dzisiejsze, też myślę o wszystkich żołnierzach, o wszystkich funkcjonariuszach, którzy po cichu, aktywnie wykonują swoją pracę podczas pokoju, ale w czasie bardzo fatalnego zdarzenia ekologicznego. Jestem tutaj w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, miejscowości Uraz. Niedaleko stąd mamy Odrę i tutaj również przez ostatnie dni zebrano bardzo wiele śniętych, martwych ryb. Wszystko to jest potrzebne po to, również te działania są potrzebne po to, żeby ograniczyć jakiekolwiek następnie niepożądane zdarzenia, żeby ograniczyć fetor, żeby jednocześnie też doprowadzić do przywrócenia normalnego biegu, do normalnego stanu Odry, czyli do odrodzenia Odry. I to jest kwestia, o której chciałem dzisiaj też powiedzieć jednoznacznie. Przeznaczamy odpowiednie środki już wkrótce z powrotem na zarybianie, wtedy, kiedy będzie można zarybiać, po to, żeby Odra się odrodziła. Jak najszybciej cała substancja biologiczna, cały ekosystem Odry, aby się odrodził. Dziś jeszcze razem z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, tak jak tutaj z nami 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej. Mamy też strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnej i z Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna jest odpowiedzialna wraz ze swoimi funkcjonariuszami za usuwanie wszystkich śniętych i martwych ryb. I wszystkie te działania prowadzą, mam nadzieję, wkrótce również po wyjaśnieniu przyczyn tej ekologicznej katastrofy do tego, aby Odra mogła się odrodzić. Szanowni Państwo, dla mnie rzeczą ważną bardzo jest, żeby jeśli doszło do jakiegoś zatrucia toksynami, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. Dlatego już teraz też dyskutujemy i jutro podczas Rady Ministrów będzie temu poświęcona specjalna debata, w jaki sposób zaostrzyć przepisy przeciwko tym przestępcom, którzy zrzucają różne chemiczne substancje do cieków wodnych, do rzek, do jezior. Nie przesądzam, co tutaj się stało, tylko zaznaczam, że kary w takiej sytuacji powinny być jeszcze bardziej surowe. Przyroda, piękna polska przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem. Jest naszym dobrem, dobrem narodowym, lasy, jeziora, rzeki i dlatego zrobię wszystko, nie tylko aby do końca wyjaśnić przyczyny tego fatalnego ekologicznego zdarzenia, ale również dodatkowo, aby na przyszłość budować mechanizmy zabezpieczające, prewencyjne, zapobiegające tam, gdzie tylko się da, tam, gdzie można to zrobić. I dlatego raz jeszcze w to przepiękne polskie święto, święto Wojska Polskiego, chciałbym wszystkim pracującym w mundurach, funkcjonariuszom i żołnierzom, ale także tym pracującym bez mundurów, wszystkim wolontariuszom bardzo gorąco podziękować za akcję z ostatnich dni, za to, że staramy się już teraz robić wszystko, aby Odra się odrodziła. Ja jestem przekonany, że te straty będą minimalizowane z każdym dniem i dzięki temu osiągniemy nasz cel, a z tego zdarzenia fatalnego, jak powiedziałem, zdarzenia związanego z środowiskiem, zdarzenia ekologicznego, wyciągniemy odpowiednie wnioski.
Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Przechodzimy do zadawania pytań. Bardzo proszę o stosowanie się do zasady jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Tomasz Milden, Telewizja TVN. Dzień dobry, panie premierze, bo mówi pan o odrodzeniu rzeki, natomiast czy jest pan w stanie wskazać konkretny termin, kiedy my się w ogóle dowiemy, co się z rzeką stało, co to jest za skażenie, kto jest za to odpowiedzialny? I chciałbym zapytać jeszcze o to, kto jest odpowiedzialny za to, że strona niemiecka nie została poinformowana na czas. Dziękuję. Szanowni państwo, tutaj w pytaniu pana redaktora padło takie słowo zakażenie. Otóż są różne teorie, a ja nie jestem specjalistą i nie chciałbym dywagować, nie chcę spekulować. Chcę tylko powiedzieć, że badamy, analizujemy, sprawdzamy wszystkie możliwe teorie. Również strona niemiecka nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, co tutaj się stało. Laboratoria polskie, niemieckie, ale też zlecone specjalnie przez nas, czy poproszone specjalnie przez nas laboratoria badawcze w innych krajach za granicą prowadzą bardzo specjalistyczne badania i na razie nie wiemy, czy doszło tutaj do jakiegoś zakażenia, jeśli tak, to jakimi substancjami. Ze stroną niemiecką, bo tego też, jak rozumiem, dotyczyło pytanie, jesteśmy w stałym kontakcie. Stronę niemiecką poinformowaliśmy wtedy, kiedy pani minister dowiedziała się o tym, to podjęła odpowiednie kroki, aby poinformować stronę niemiecką. Jest z nią w stałym kontakcie, jak również w kontakcie z komisarzem do spraw środowiska naturalnego. Rozmawiała z tym komisarzem. Jest tutaj bardzo dobra współpraca i pełne zrozumienie po stronie Komisji Europejskiej. Oni wiedzą, że różne tego typu zdarzenia ekologiczne dzieją się także w innych krajach, ale my chcemy to rzeczywiście bardzo rzetelnie, bardzo dogłębnie i dokładnie wyjaśnić. Pytać w takim razie tylko o tą kwestię przepływu informacji pomiędzy stroną polską a niemiecką, bo nawet niemiecka minister mówiła, że no ten łańcuch, jak to nazwała, przepływu informacji musi zostać ulepszony. No zatem wskazuje na to, że ta informacja na czas nie została przekazana. I pytanie, czy jest ktoś konkretny za to odpowiedzialny, panie premierze? Jak obserwuję, jak to pan powiedział, czy cytując panią minister, łańcuch komunikacyjny, to myślę, że w kontekście strony niemieckiej trzeba wspomnieć o fake newsie, który został przedstawiony przez Platformę Obywatelską. Pan Donald Tusk podchwycił go bardzo ochoczo. Oni chyba trzymali kciuki za tę rtęć i zdziwili się później temu dementi, temu zdementowaniu przez ministra Vogla, ministra po stronie niemieckiej. Na pewno można było usprawnić, na pewno można było przyspieszyć wymianę informacji pomiędzy stroną polską i niemiecką. Ta współpraca teraz przebiega dobrze. Tak jak powiedziałem, Niemcy też nie mają żadnej dodatkowej wiedzy, ekstra informacji poza tym, co my posiadamy. Ale rzeczywiście, ponieważ pan redaktor tutaj dopytuje, to nie mogłem nie wspomnieć o tym, co, jak teraz już wiemy, był takim wygenerowanym, bardzo nieładnym fake newsem. Pamiętacie państwo, 2-3 dni temu na bazie tego, czy 2 dni temu chyba to było, precyzyjnie rzecz ujmując, próbowano budować tak zwaną teorię rtęci. Ale już jakby spuśćmy zasłonę wstydu za tym działaniem pani marszałek Polak i pana Donalda Tuska. Ja cieszę się, że strona niemiecka wyjaśniła, co wówczas miała na myśli i co było mówione przez pana ministra Vogla. No i teraz, tak jak powiedziałem, robimy wszystko, aby razem ze stroną niemiecką, tam gdzie oni mają coś wspólnego z Odrą, a my po naszej stronie wyjaśnić tę ekologiczną katastrofę. Premierze, to ja muszę tutaj ad vocem w takim razie, bo... Panie redaktorze, dajmy szansę innym redakcjom. Bardzo proszę, jedno pytanie. Znaczy, pisał na swoim Twitterze, że sprawa jego zdaniem jest karygodna, dlatego że okazuje się, że tłumacz zadał mu inne pytanie. To znaczy zadał mu pytanie dotyczące tego, czy on mówił, że w wodzie znajduje się żrąca substancja. Nie padło tam w ogóle pytanie o rtęć, jeżeli chodzi o ten ostatni etap, czyli tłumacz, a minister Vogel. On to sprostował na Twitterze. A mógłby pan powiedzieć, co do końca powiedział, jeśli tak już sobie tutaj dywagujemy? Proszę zacytować do końca pana ministra Vogla. Panie premierze, powiedział w tej swojej wypowiedzi, że taka wypowiedź, o którą pyta go tłumacz, nie jest mu znana. I dalej? I to była jego dalej, wypowiedź. Panie redaktorze z TVN-u?
co powiedział pan minister Fogiel? Dobrze, ja w takim razie zacytuję. Bardzo proszę. Panie redaktorze, może wrócimy do tego później. Dobrze, bardzo chętnie. To ja w takim razie poproszę tylko, żeby dał mi jeszcze pan głos. Tak, bardzo proszę, kolejną redakcję. Marcin Rybak, Gazeta Wyborcza. Panie premierze, czy możemy mówić o braku właściwej i szybkiej reakcji różnych instytucji państwowych na tą kryzys ekologiczny na Odrze? I między innymi, czy wśród tych osób, instytucji, urzędników, którzy powinni ponieść konsekwencje, jest pan wojewoda dolnośląski, pan Obremski? Szanowni państwo, ja się o tej informacji, o tej katastrofie ekologicznej dowiedziałem 9 wieczorem. 10 rano miałem pełniejszy obraz informacji, a poszczególne służby, owszem, mogły zadziałać szybciej, powinny szybciej eskalować ten temat. Być może można by było czemuś zapobiec, chociaż nie jestem tutaj ani ekspertem, ani nie potrafię tego przesądzić. I dlatego wyciągnąłem również kadrowe konsekwencje. Tak szybko, jak uznałem, że są osoby, które chociaż na poziomie politycznym odpowiadają za to. Być może ich działania od strony merytorycznej, analitycznej, technicznej były prawidłowe, ale na poziomie politycznym musiały ponieść konsekwencje tego, co się stało, i dlatego takie decyzje kadrowe podjąłem. Natomiast co do innych osób, to będzie tutaj odpowiednia analiza na sam koniec tego zdarzenia wykonana i być może będą wyciągane kolejne konsekwencje, ale teraz nie odniosę się do pytania tego o pana wojewodę, ponieważ muszę wiedzieć dokładnie, co zrobił urząd wojewody, a takiej pełnej wiedzy jeszcze nie posiadam, co zrobił, co mógł zrobić, czy były jakieś opóźnienia, czy była jakaś opieszałość, czy były jakieś niedociągnięcia, niedoskonałości w reakcji. Jeśli tak, to oczywiście będą wyciągane kolejne konsekwencje, ale trzeba mieć tę informację dokładnie zgromadzoną. W takim razie, bo znalazłem tą wypowiedź. Tam pan minister powiedział, nie, taka wypowiedź nie jest mi znana, poinformowaliśmy tylko, że odczyn pH jest bardzo wysoki i nie możemy wyjaśnić, dlaczego to wszystko. Natomiast padło konkretne pytanie o rtęć, o które okazuje się, że minister nie został zapytany. Także. Otóż pan redaktor, ja nie mam przy sobie telefonu, ale pan redaktor jednak do końca boi się zacytować chyba pana ministra Fogla. Tam pan minister w inny sposób zupełnie zakończył i chciałbym, żebyście wszyscy państwo odnieśli się do pełnej wypowiedzi pana ministra Fogla. Szkoda, że pan redaktor jakby nie potrafi w całości przedstawić również tych fragmentów wypowiedzi pana ministra ze strony niemieckiej, które zupełnie w innym świetle stawiają tak zwaną sprawę rtęci przedstawianą przez panią marszałek Polak i pana Donalda Tuska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No, dałem panu szansę. Kilka razy mógł pan naprawdę cały ten cytat przywołać, ale widzę, że miał pan jakąś obawę. Czy są jakieś jeszcze pytania? Proszę bardzo. Dzień dobry, panie premierze. Ja bym chciał zapytać, bo mówił pan o konsekwencjach, a czy ma pan zaufanie do wojewody dolnośląskiego po tym, co się wydarzyło? Na tym etapie mam zaufanie do wszystkich urzędników, którzy jeszcze cały czas piastują swoje funkcje, ponieważ gdybym dzisiaj już nie miał zaufania, to bym podjął decyzję już dzisiaj. Tak jak powiedziałem, wszystko to musi być dzisiaj bardzo dokładnie wyjaśnione, a sprawa jest naprawdę niezwykle wielowątkowa i zawiła, chociażby to, że staję tutaj dzisiaj przed państwem i ani laboratoria niemieckie, ani polskie na razie nie mają jednoznacznych wyników, które wskazywałyby na rzeczywistą i pewną przyczynę tego, co się stało. To jest coś, co mnie jako osoby, która nie zna się na tych sprawach związanych z zatruciami, z substancjami chemicznymi, które w taki, a nie inny sposób wchodzą w reakcję z wodą, trochę nawet zdumiewa, no ale muszę z pokorą pochylić głowę nad profesorami, nad specjalnymi zespołami, nad laboratoriami, które to badają, i oczekuję z niecierpliwością tych wyników. Szanowni państwo, nie ma więcej pytań. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Dziękuję.